Drodzy radiosłuchacze, czcigodni telewizowie, przez ostatnie dni żyliśmy napięciem politycznym. Na kanwie życia parlamentarnego toczył się ogromny spór o to, czy wybory prezydenckie mogą się odbyć. A jeśli się nie odbędą, to też nie możemy funkcjonować jako niepodległe państwo bez głowy tego państwa. Wiemy, że opozycja robiła wszystko, żeby ten termin majowy zanegować, żeby go przesunąć. I wiemy również, że wisiała na włosku koalicja prawicowa ze względu na spór między porozumieniem a pisem dotyczący terminu wyborów, a więc groziły nam nie tylko wybory prezydenckie, gdzieś przesunięte, nie wiadomo na jaki czas, ale również przyspieszone wybory parlamentarne i zerwanie koalicji większościowej, no, która jest nam niezwykle potrzebna, szczególnie. W momencie walki z pandemią i z różnymi problemami gospodarczymi, na szczęście doszło do porozumienia wewnątrz prawicy, na szczęście jest pewne rozwiązanie prawne na to, ażeby wybory nieco tylko przesunąć, <laughs> na przykład na termin czerwcowy. Ale jak wiemy, opozycja nie uznała tego stanu rzeczy. Już Robert Biedroń ogłosił, że mamy do czynienia z Jarosławem Kaczyńskim jako sędzią niesprawiedliwym. A inni podnoszą, że Sąd Najwyższy nie może unieważnić wyborów 10 maja, ponieważ one się fizycznie nie odbędą. A więc różne się szuka niuanse prawne, tak, ażeby no, nie wyjść z tego kryzysu, ażeby ten kryzys i chaos ciągle trwał. No bo też sondaże są jakie są. Kidawa Bońska ma bardzo niskie sondaże, a opozycja jest w wewnętrznym konflikcie. Na to nie należy zwracać uwagę, ponieważ opozycja ma taką oto postawę, tej swojej totalności tak jak nie należało zwracać uwagę na ich skargi czy do trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej czy do Komisji Europejskiej proszę zwrócić uwagę jak ta totalna opozycja tym razem sądowa podkreślała że prawo europejskie jest ponad polską konstytucją że TSUE może wyrokować w każdych kwestiach nawet w takich gdzie nie zostały scedowane kompetencje krajów członkowskich na rzecz całej wspólnoty może robić wszystko, może orzekać o wszystkim i wszystko to powinno obowiązywać w Polsce. Oczywiście, nasz Trybunał Konstytucyjny zawyrokował inaczej w sprawie reform systemu sądowego w Polsce, ale stwierdzono, że takie orzeczenie Trybunału i stosowanie się do orzeczenia Trybunału i orzeczenie, że polska konstytucja i polskie prawo jest wyżej nad unijnym, doprowadzi nas do polexitu, do wyjścia Polski z Unii. Nie minęło kilka, kilkanaście dni, i nagle ten sam czy podobny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech orzekł w innej sprawie, tym razem w sprawie wyroku CUE Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprzed pięciu lat dotyczącego Europejskiego Banku Centralnego, który to bank skupował obligacje państw strefy euro, że to działanie jest zgodne z prawem. Tak wyrokował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A Trybunał Konstytucyjny Niemiec stwierdził, że ten wyrok jest nieważny. Stwierdził, że ten wyrok nie mógł zapaść, że w ogóle, mimo tego, że sprawy są gospodarcze, mimo tego, że mamy do czynienia z Europejskim Bankiem Centralnym, nie wolno tego robić, bo tak stanowi prawo niemieckie, bo tak stanowi Trybunał Niemiecki. Czy teraz Małgorzata Gersdorf, pan Rzepliński i inni pojadą do Brukseli i będą krzyczeć w mediach, że mamy do czynienia z wyjściem Niemiec z Unii Europejskiej, że tam jest złamana praworządność, że mamy do czynienia po prostu ze skandalem, że, po, że takie twierdzenie po prostu doprowadza do katastrofy i nie będzie praworządności, a skoro w Niemczech nie będzie praworządności, to należy sankcje finansowe na nich zastosować? A nie, mamy do czynienia po prostu z powszechnym milczeniem. Bo proszę zwrócić uwagę, co się dzieje: że Niemcom wolno, Polsce nie wolno pewnych suwerennych aktów dokonywać. Skoro już odchodzi pewna warstwa polityków, w tym tych sądowych polityków, takich nazwijmy, o kosmopolitycznym nastawieniu, nauczmy się realizować pewne polskie interesy, nie bacząc na krzyki różnych. Konfederatów, czy różnych ludzi, którzy czynią rokosze, czy różnych ludzi, którzy gdzieś się zapisali do targowicy, ale realizujmy polski interes narodowy. Szczęść Boże.